Serdecznie z Państwem się witam. Dzisiaj mamy 14 sierpień 2024 rok. Proszę Państwa, chciałem tu sprawdzić odkład najsłabszy mój, który był zrobiony z ramki z czerwiem z izolatora jednoramkowego i matkę sobie musiały samą wychować. Rodzina nie była zasilana żadnymi pszczołami. Tylko rozwija się w zakresie własnym. To są godziny poranne, to jeszcze pszczoły nie wyleciały. Powinno być ich więcej w ulu. Tą ramkę to chyba dostały od kogoś, ode mnie, w prezencie. A tu jest taka ramka, a nie inna, letko założona cukrem. Dlaczego nowa? No bo nie miałem stary. Dlatego nowa. Ale starą dostaną może kiedyś. No i tu ładnie wszystko zaczerwione, jak Państwo widzą. Dużo młodej pszczoły, zdrowej. Masakra, jak ładnie to wygląda. Muszę zmienić ustawienie kamery, a bardziej na ten. Ładnie wygląda. Jak Państwo widzicie, że nie rzuciły się na tą ramkę, tu są jajka. No ta rodzina w tej chwili wymaga cukru. Tu musi być dany cukier, syrop, żeby ona bardziej zaczęła się interesować tymi ramkami. A może lepiej byłoby, gdybym jej skombinował jakąś ramkę odrobioną. Ale to jest też obawa z ramką z ula. Mogę jej dostarczyć też warozę. Ani ugryźć, ani położyć. No i jako odkładzik na tej wąskiej komórce, krótkiej ulicy, nie wąskiej komórce, no jest ładnie tych pszczółek w tym ulu. Tu jest ładnie tej pszczółek w tym ulu, także raczej ten odkład zanosi się, że będzie fajny, tylko tu trzeba im dać choć pół litry syropu na noc. A dlaczego pół litry, a nie litry? A nie litry, no po prostu pół litry wybierą bez noc. A z litrą może być problem. I może dojść do rabunku na drugi dzień, gdy będą mieć jakiś tam syrop w kotkarniace. No ale ten odkładzik się dość ładnie prezentuje, ładnie, naprawdę. Taki mizerny był. Małe, tych pszczół było w ostatecznym rachunku niedużo, no bo było, nie było. Dałem ramkę z czerwiem i z pszczołami z izolatora ramkowego, ale część tych pszczół odleciało i dużo też pszczół się wykruszyło, obumarło z powodu tego, że wychowywały sobie matkę z poddanego czerwiu. To był taki odkład bezmateczny. No ale wychował w tym odkładzie, wykorzystał z tego odkładu dwie matki. Jedne do ula dałem.
dobrze mówię, tak, a drugą została tu, z dobrej linii pszczół. No i także to na drugi rok powinna być ładna rodzina produkcyjna. Można do tego nie mieć żadnych już zastrzeżeń. A teraz to muszę wszystko przygotowywać, żeby im podłożyć podkarmiaczkę. Tylko w jakim stylu tę podkarmiaczkę podłożyć. No to idzie ściereczkę, którą pokryją woskiem. No i widzę, że ul jest zdecydowany nachylony w tą stronę, co trzymam rękę. No to tu założę podkarmiaczkę. Tu założę podkarmiaczkę. O, nawet żeby te pszczółki mogły całkowicie wybierać ten syrop, gdy podam, żeby on nie stał w tej podkarmiaczce, nie pleśniał. I tak to wszystko, drodzy Państwo, wygląda w tej chwili. Odpłat się bardzo dobrze prezentuje. Jestem zaskoczony. Jakie 2,5 tygodnia nie zaglądałem do niego. Jest różnica kolosalna. A z tymi niedomaganiami, że ten nowy plaster jest niedorabiany, no to gdy zacznę im podawać po troszku syropu, pszczółki wszystko powinny zarobić. Pszczółki wszystko powinno zarobić, no ponieważ widzę, że tych pszczół jest. I powinny sobie z tym problemem poradzić. Czyli z nowym, nieodrobionym plastrem. No i jak moim zwyczajem, gdy jedni wieczo wentylują, a ja raczej uszczelniam to wszystko, no ale mam predyspozycję do tego, bo mam ciepłe ule, które nie są przegrzewane przez słońce, bo w przypadku innym to ja bym te pszczoły upiekł przy takim ociepleniu i braku wentylacji w ulu. No i proszę Państwa, tymi dywagacjami serdecznie się z Państwem żegnam.